Serdecznie witamy w Zielonej Gminie Toszek, a konkretnie na Toszeckim Zamku, bogatym w historię i liczne legendy. To miejsce chcemy Państwu przybliżyć ze względu na ciekawą ofertę turystyczną. Gmina Toszek stanowi przystań dla miłośników turystyki pieszej czy też rowerowej. Zamek w Toszku w swej ofercie turystycznej proponuje dla grup zorganizowanych, dla przedszkoli i szkół, proponuje wizytę Ducha Białej Damy, legendę o Złotej Kaczce oraz warsztaty plastyczne, ale przede wszystkim oczywiście zwiedzanie wieży zamkowej. Natomiast dla turystów indywidualnych zwiedzających Zamek Toszecki, odwiedzających naszą wieżę zamkową, korzystających z uroków dziedzińca Zamku Toszeckiego, proponujemy nową ofertę. Szlak turystyki kulturowej. To wycieczka po ciekawych miejscach dla miasta Toszek. Zapraszamy Państwa. Turyści, którzy przyjeżdżają do Toszka, aby zwiedzić zamek, mają możliwość poznania wiele innych, ciekawych i historycznych miejsc. Szlak turystyki kulturowej ziemi toszeckiej to miejsca, które można oglądać niejako z zewnątrz, ale też miejsca, które możemy zwiedzić wchodząc do środka. Jednym z takich miejsc jest na pewno budynek Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Ireny Sendler w Toszku. Szkoła, budynek jeden z najczęściej odwiedzanych przez młodzież, a ten w Toszecki szczególnie wart odwiedzenia, dlatego że mieści w sobie na najwyższym piętrze szkolne muzeum, powołane niedawno pięknym projektem zrealizowanym przez uczniów pod opieką nauczycielki pani Donaty Podkowy. To muzeum warto zobaczyć. Jeżeli będziecie zwiedzać szlak zabytków ziemi toszeckiej, warto będzie to miejsce odwiedzić, warto będzie tutaj się umówić i warto będzie na 15 minut wstąpić. Na terenie Toszeckiego Szpitala w okresie od maja do listopada 1945 roku funkcjonował obóz Łagier NKWD, w którym przebywali głównie mężczyźni narodowości niemieckiej. Szacuje się, że około 3,5 tysiąca osób zginęło tam w wyniku niewolniczej pracy i tortur. Pamięć o tych wydarzeniach i o tym miejscu była przez lata przechowywana przez mieszkańców Toszka. Pomnik ofiar obozu NKWD, który działał w Toszeckim Szpitalu w roku 1945, to jest to miejsce, w którym się w tej chwili znajdujemy. Miejsce, które również należy do szlaku turystyki kulturowej ziemi toszeckiej. To prawdopodobnie, według stanu wiedzy na dzień dzisiejszy, to prawdopodobnie w tym miejscu pochowanych zostało blisko 3000 ofiar zmarłych z powodu tego, że byli przetrzymywani w nieludzkich warunkach w tym właśnie obozowym szpitalu w Toszku. Drodzy Państwo, to jest też miejsce, które jest zadbane i które ma swojego gospodarza. Nasza toszecka mniejszość niemiecka co 2 lata organizuje tutaj uroczyste obchody upamiętniające ofiary, które straciły życie w tych nieludzkich warunkach i przybywają tutaj na te obchody co 2 lata, zawsze w maju. Potomkowie ofiar obozu, ci, którzy stracili w tym miejscu swoich krewnych, swoich rodziców, swoich bliskich. To jedno z miejsc, które można zobaczyć, można bliżej poznać, zwiedzając szlak turystyki kulturowej ziemi toszeckiej. Na szlaku turystyki kulturowej ziemi toszeckiej nie zabrakło również świątyń. To, co wspólne dla ziemi toszeckiej, dla powiatu gliwickiego i dla całego Śląska, to jest nasze bogactwo religijno-kulturowe, to jest nasze bogactwo historyczne, to jest ta nasza wieloetniczność tak zwana. To miejsce, to nasze miasteczko, tę naszą ziemię, jak i cały nasz region przecież zamieszkiwali ludzie mówiący językiem polskim, mówiący językiem niemieckim, czeskim, mówiący po śląsku, mówiący także po hebrajsku. To miejsce zamieszkiwali katolicy, ewangelicy, zamieszkali wyznawcy religii żydowskiej. To jest miejsce, które jest taką pojednaną różnorodnością i to również w naszym szlaku turystyki kulturowej ziemi toszeckiej pięknie wybrzmiewa. Te miejsca również pokazujemy i te historie również opowiadamy. Niesamowita wartość, wydaje mi się, edukacyjna tego szlaku jest do przeżycia i do odkrycia. W ubiegłym roku Centrum Ekspozycji Historycznych odwiedziło blisko 4 tysiące osób. Jako przewodnik w Centrum Ekspozycji Historycznych w Zamkowej Wieży mam kontakt z turystami odwiedzającymi nasz zamek. Turyści bardzo chętnie odwiedzają to miejsce, zauroczeni są klimatem
klimatem średniowiecznej budowli, jak również prowincjonalnością naszego miasteczka. Toszek obok m.in. Koźla i Bytomia należy do najstarszych miast na Górnym Śląsku, o czym świadczą daty lokacji miejscowości. W Toszku mieszkali obok siebie miejscowi Ślązacy, Polacy, Czesi, Niemcy, a także katolicy, ewangelicy i Żydzi. Wzajemne relacje między nimi były poprawne. Mieszkańców cechowała tolerancja, nie licząc okresu lat 30., kiedy przejęli władzę naziści, oraz czasów powojennych, kiedy rządy przeszły w ręce komunistów. Każde z wyznań miało w Toszku swoje świątynie, święta, zwyczaje i cmentarze. W czasach niemieckich Toszek nazywany był Śląską Szwajcarią. Znajdowała się tutaj bogata infrastruktura turystyczna, hotele, restauracje, ruiny zamku, połączenie kolejowe, schronisko młodzieżowe, tereny zielone, spacerowe, akweny parkowe. Przed epidemią zamek w Toszku odwiedzało 20 tysięcy zwiedzających rocznie. Jest tutaj szlak turystyki kulturowej, szlak świętego Jakuba, schronisko dla pielgrzymów jakubowych, z którego korzysta rocznie kilkadziesiąt osób. Dziś na szlaku architektury drewnianej, na szlaku kulinarnym województwa śląskiego działają hotele. Warte docenienia są także walory przyrodnicze miejscowości ziemi toszeckiej. Statua świętego Jana Nepomucena jest świadectwem trwającej kilkaset lat przynależności Toszka do ziemi korony czeskiej. W gminie znajduje się 9 figur. Na Śląsku, na pograniczu polsko-czesko-niemieckim i na całym świecie ich liczba jest ogromna. Są to figury o zróżnicowanym poziomie artystycznym, przy czym statua na rynku w Toszku należy do dzieł artystycznie dojrzałych. Pochodzi ona z XVIII wieku, a jej autorstwo nie zostało dotychczas potwierdzone. Urodzony w Toszku neurolog Ludwik Gutmann jako pierwszy zaangażował sport do rehabilitacji niepełnosprawnych. Jest to twórca ruchu paraolimpijskiego i inicjator pierwszych igrzysk paraolimpijskich. W piękne słoneczne dni warto zaplanować swoją wycieczkę do Toszka, miasta turystyki kulturowej.